Przystępując do wykonania pisanki, najpierw musimy jajko wydmuchać. Robimy najpierw otwór taki większy z jednego boku jajka, a z drugiego boku tylko tak igiełką robimy taki maleńki, maleńki otworek, który jest praktycznie niewidoczny, on zresztą potem zniknie nam w trakcie nakładania wzoru. I wtedy po wydmuchaniu takiego jajka musimy jajko umyć. My najczęściej myjemy w wodzie z płynem i żeby to było, żeby wszelkie plamy tłuste, które się gdzieś tam mogły pojawić w trakcie, żeby zostały zniwelowane. Po umyciu suszymy takie jajko, czasami też przemywamy jajka w środku, jeżeli są takie potrzeby, żeby sanitarne, to wtedy jeszcze wpuszczamy tam do środka wodę z płynem i płuczemy w środku. Po nałożeniu, po umyciu, po wysuszeniu zaczynamy pisać jajka od wzoru, który gdzieś tam sobie umyślimy. I jak chcemy, żeby powstała jednokolorowa pisanka, więc cały wzór od razu się pojawia na jajku. Tutaj właśnie mamy też opisane na jajku cały wzór. To jajko znajdzie się już tylko w jednej farbie i to będzie tak zwane jajko jednokolorowe. Czyli wzór już jest zakończony, to potem już nic nie dopisujemy. Natomiast jeżeli chcemy, aby powstało jajko, żeby powstało na przykład, tu w tym przypadku mamy jajko dwukolorowe, więc taka pisanka już wielokolorowa powstaje w ten sposób, że te elementy, które tu widzimy na jajku białe, one muszą być opisane na białej skorupie, potem wkładamy do farby. W tym wypadku taka jest zasada, że wkładamy zawsze od najjaśniejszej farby do najciemniejszej. W tym wypadku została tu wykorzystana farba pomarańczowa, więc włożyliśmy to jajko do pomarańczowej i po osuszeniu wyjmujemy jajko z farby i wtedy piszemy te elementy wzoru, które są tutaj zaznaczone na pomarańczowo. Po napisaniu tej części kompozycji wkładamy jajko, w tym wypadku wybraliśmy tutaj sobie tło brązowe, więc znalazło się to jajko w farbie brązowej. I wtedy dopiero, jako ostatni moment powstawania pisanki, jest tak zwane wycieranie z wosku. Wtedy przygrzewamy wosk do... Teraz tu wykorzystuję do tego płytkę albo przy gazie. I zaczynamy wycieranie jajka od tak zwanej dupki, czyli od strony tej szerokiej, na której znajduje się szeroka ta dziureczka. Tutaj właśnie zaczęłam dopiero wycierać, to w tym momencie muszę wziąć pisak, poproszę pisak i teraz jeszcze muszę tutaj tą dziurkę oczyścić, bo jakbyśmy zostawili tutaj zatkaną tą dziurkę, to wielokrotnie w czasie naszych warsztatów dochodziło do strzelenia. Po prostu jajko, powietrze, które się znajduje w jajku, zostało tak na tyle mocno ogrzane, że zaczynało eksplodować. I pękały wtedy i niestety i dlatego też musimy zadbać o to, żeby ta dziurka została uwolniona. I wtedy możemy przystąpić do dalszego wycierania wosku. No i pojawia się nam znowu gładka powierzchnia jajka, tak jak to było na początku, z tym, że mamy tutaj już efekt w postaci napisanego wzoru. No bo u nas pisanki to piszemy,